Dziś przyjrzymy się, czym jest marksizm, będący źródłem idei, których widmo być może do dziś krąży nad Europą. Marksizm to ideologia społeczna, polityczna i gospodarcza rozwinięta w XIX wieku przez niemieckich myślicieli Karola Marksa i Fryderyka Engelsa i opisana m.in. w Manifeście Komunistycznym i Kapitale. Podstawą marksizmu są materializm i dialektyka. Według niego materializm zakłada, że wszystko, w tym ludzi, da się sprowadzić jedynie do materii i procesów fizycznych, a co za tym idzie, wszystkie problemy polityczne czy kulturowe sprowadzają się do kwestii ekonomicznych, relacji ludzi w procesie wytwórczym oraz walki o zasoby i środki produkcji. Natomiast dialektyka w ujęciu marksistowskim postuluje, że materialna rzeczywistość podlega ciągłym przemianom na skutek konfliktu ścierających się w niej przeciwstawnych zjawisk, którego skutkiem może być jedynie zdominowanie jednej strony przez drugą. Na tej podstawie wnioskuje to, że motorem wszelkich zachowań i zmian społecznych jest walka klas, określanych przez swój nierozwiązywalny konflikt interesów z innymi grupami. Ówczesna walka miała zachodzić przede wszystkim pomiędzy klasą robotniczą, czyli proletariatem, a właścicielami środków produkcji, czyli burżuazją. Sytuacja, w której właściciel fabryki osiąga zysk, zatrzymując część wartości wyprodukowanej przez pracowników przy pomocy należących do właściciela maszyn, według Marksa, sama w sobie jest wyzyskiem. Marksizm zakłada, że historia społeczeństw polega na nieuchronnym przechodzeniu przez kolejne konieczne etapy rozwoju, a następstwem kapitalizmu postrzeganego jako system ucisku jest rewolucja proletariatu, który siłą przejmie środki produkcji i ostateczne wprowadzenie komunistycznej utopii. Marks nie wykluczał, że w niektórych krajach być może uda się wprowadzić te zmiany drogą pokojową, jednak jak sam mówił, w większości państw dźwignią rewolucji musi być przemoc, a sposobem na przyspieszenie tych transformacji społeczeństwa jest rewolucyjny terror. Poglądy te stały się istotnym elementem najszerzej stosowanej poprzez historię leninistycznej odmiany marksizmu, będącej oficjalnym nurtem ideowym Związku Radzieckiego i innych państw komunistycznych. Karol Marx poprawnie przewidywał, że kapitalizm będzie prowadził do rosnących nierówności społecznych i coraz większych wpływów korporacji rozrastających się na globalizującym się rynku. Natomiast jego postulaty, że kapitalizm poskutkuje zubożeniem klasy robotniczej i zanikiem klasy średniej, co doprowadzi do rewolucji komunistycznych w bogatych krajach kapitalistycznych, okazały się błędne. W krajach kapitalistycznych klasa robotnicza szybko się bogaciła, nastąpił rozrost klasy średniej, a rewolucje komunistyczne wybuchały głównie w ubogich krajach rolniczych, takich jak Rosja. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zobacz również inne nasze filmy. A gdyby ktoś chciał nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patronite. Do usłyszenia.